Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj do IKEA na małe refleksje roślinne. Dzisiejszy film będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części pokażę Wam roślinki, natomiast w drugiej części pokażę Wam osłonki i jakieś drobne akcesoria, które udało mi się tam znaleźć. A podzieliłam ten film na dwie części z tej uwagi, żeby po prostu nie był zbyt długi. Tutaj mieliśmy troszkę sztucznych roślinek, no i takie ala latarenki, które fajnie wyglądały w kompozycji razem ze świecami, bądź też właśnie z roślinkami. A tutaj już zaczynają się rośliny, zaczynamy od dużych gabarytów. Będą palmy areki. W takim mniejszym to i tak jest za dużo powiedziane rozmiarze. No tutaj są akurat miniaturki po 6 zł, natomiast tam wcześniej widzieliście po 129, natomiast tutaj będzie taka naprawdę spora. Za 229 zł w doniczce 27 cm, no była ona wyższa ode mnie. Ja mam 1,60 m, jestem zbyt wysoka, natomiast ta palma była wyższa ode mnie. No i tutaj gigantyczne strelicje. Powiem Wam, że ja te strelicje musiałam sobie podotykać, bo na początku wydawało mi się, że one są sztuczne. 199, również donica 27 cm, giganty, naprawdę giganty. A dalej będą skrzydło kwiaty, będą draceny, takie 1,30 m. Udało mi się tam dojrzeć akurat rozmiar. Powiem Wam, że było tyle wózków, one stały w ogóle w różnych miejscach. Taki totalny miszmasz był z tymi roślinami, więc będzie takiego troszeczkę skakania, ale mam nadzieję, że uda mi się uchwycić wszystko to, co najważniejsze. Tutaj storczyki 49,99, taka cena, myślę, że nie za specjalna. Było bardzo dużo bluszczy różnego rodzaju, były zielone, były takie z wariegacją, bardzo ładne, natomiast muszę Wam powiedzieć, że mam jedną hederkę, która będzie już u mnie rok i jeszcze żyje. To jest pierwsza hedera. Wszystkie wcześniejsze po prostu padały. Jak nie zeżar je przędziorek, to po prostu je zasuszyłam i dużo by opowiadać. Anturium bardzo ładne, bodajże w dwóch rozmiarach. Tutaj jest doniczka 12 cm za niecałe 25 zł. Będą jeszcze mniejsze. Pojawiają się już cebulki. Taka wiosna. No kurczę, tęskni mi się za tą wiosną, więc ta wiosna gdzieś tam już na tych półkach się zaczyna pojawiać. O, i tutaj są mniejsze anturia, białe, czerwone. To jest cena tego, chyba tak, 19,99. Były również fikusiki bambino, również po niecałe 20 zł. A, no i jeszcze gdzieś tam się znalazła alokazja, natomiast była tylko jedna przede mną, pani wzięła też jedną, więc to już taka końcówka, bo pamiętam, jak byłam ostatnio, to tych alokazji było naprawdę sporo. A tam wcześniej były sukulenty. Sukulentów jak zwykle jest bardzo dużo, to jest pełen miks. I tutaj też jest taki zwany przez nich Himalaja miks. Ja jeszcze tam do nich wrócę, do tych roślinek. A tutaj są sansewierie. Piękne, duże. Wydaje mi się, że jakaś świeża dostawa, bo było ich naprawdę dużo. Po 40 zł. Poniżej są sukulenty w dużych, naprawdę dużych donicach i takie konkretne okazy. Możecie zobaczyć grubosze, aloesy. No jest tego sporo i jeżeli ktoś się lubuje w takich roślinkach, to można było coś dla siebie naprawdę wybrać. Było ich dużo, a wybór był naprawdę spory. Tutaj kolejna półka tych samych sukulentów i poniżej grubosze, już takie konkretniejsze, i one już chyba były droższe, sporo droższe. Nie wiem, czy tam gdzieś znajdę cenę. Tutaj jeszcze cena sansewierii.
O, 80 zł. No, trochę dużo, powiem szczerze. Trochę dużo, ale też były ładne i takie fajne. W tych okrągłych misach bardzo mi się podobają. Chyba będę musiała coś pomyśleć i takie misy gdzieś dorwać. Aloesy. Aloesów było po prostu mnóstwo. Tam widziałam chyba kilka wózków, więc tutaj zobaczcie. 15 zł. Było w czym wybierać. Takich wózków gdzieś tam mijałam jeszcze więcej. Nowa partia jeszcze nie rozpakowana. A tutaj będą... Aha, na samej górze będą choje. Choje po 40 zł. No to też dużo, bo szczerze mówiąc w Biedronce kupiłam taniej. Natomiast są ładne. Są ładne, zdrowe. Peperomia. Peperomia była też bardzo ładna, chociaż ona widzę, że tutaj chyba z kluzją jest wymieszana. Peperomia będzie również stała w innym miejscu i tutaj znów będą się pojawiały grubosze, różnego rodzaju sukulenty, te kluzje już wspomniane wcześniej po 14,99. Powiem szczerze, że one cieszyły się dość dużym powodzeniem, bo tak widziałam, że ludzie chodzili z tymi kluzjami. No i tutaj, tu troszeczkę ciemno, bo oświetlenie było kiepskie. Spore rośliny, naprawdę spore. Tam gdzieś później będzie pokazana cena, bo tutaj niestety nie było. Było troszkę cytrusu. Popatrzcie, przecudne drzewka. No ale u mnie nie ma warunków na takie roślinki. Dalej również anturium. To jest to większe bodajże. I tutaj będzie jeszcze poniżej taka spora roślina. Nie powiem Wam konkretnie, dokładnie nazwy, bo nie wiem, jak to się czyta. Nie będę nic przekręcać. Natomiast no, taka bardzo ciekawa, można by z niej fajne drzewko tutaj stworzyć. Aha, no i tutaj jest ten Himalaya Mix tak zwany, gdzie są zielistki. I jedna ciekawa roślinka, którą Wam zaraz pokażę. Tutaj ją zresztą widzicie. Pokażę Wam zaraz dokładną nazwę. Monsterki. Ale mało jak na tą cenę, wydaje mi się. Draceny. 6,99. No tutaj akurat cena dość dobra. No i znów cebulki. Pojawiają się coraz więcej tej wiosny. Można dojrzeć. Po 12,99. No i poniżej oczywiście znów będą różnego rodzaju sukulenty w przeróżnych donicach, w wielkościach 17 cm za 20 zł. O, tutaj te grubosze w tych okrągłych misach naprawdę wyglądają pięknie. Muszę gdzieś poszukać takie misy. Zresztą ja już szukam od dłuższego czasu, ale nic fajnego mi się nie trafiło w jakiejś takiej przystępnej cenie. Dracenka duża, troszeczkę słońce świeciło, ale myślę, że widać tą wielkość. No tutaj znów będą zielistki, sedum i tutaj gdzieś obok będzie roślinka, tak mnie zaciekawiła i tak się troszeczkę zdziwiłam, bo nie wiedziałam, że to jest Senecio Archeri, nie wiem, czy tak się to czyta. Natomiast no fajna roślinka i oczywiście teraz się zastanawiam, bo w sumie mogłam ją wsiąść, ale to jest standard, po prostu standard. Jak później oglądam te filmy, to zawsze mam dylematy i zastanawiam się nad tym, czy mogłam wziąć, czy nie. No ale nic, tak to już jest. Tutaj znów sukulenty, w takich zestawach po trzy. One były też ostatnio, kiedy byłam tutaj w IKEA i myślę, że one chyba są tak jako stałe wyposażenie sklepu, są stale dostępne. Trzy rodzaje po 20 zł. No i tutaj są fikusiki po 120 w takich 22-centymetrowych misach. A tutaj jeszcze większe draceny po 139 zł. To już dla miłośników dużych roślin. No i tutaj przy kasach jeszcze znalazłam kilka wózków, gdzie właśnie były również kluzje.
kalansze, było białe, było też różowe, hederki, sukulenty. No, peperomie bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne. Duże, zdrowe liście, nie są połamane, pouszkadzane. U mnie niestety ta peperomia nie przetrwała zeszłego sezonu. Może podejmę jeszcze jedną próbę, ale na razie uczę się peperomii. Co tu jeszcze będzie? Cały czas te kluzje się pojawiają. O, maleńkie palemki po 6 zł też cieszyły się bardzo dużą popularnością i ostatnio jak byłam, to też były, więc myślę, że one jakoś też często tam bywają. O, i w końcu znalazłam cenę hedery 12,99 i naprawdę konkretna, ładna roślina, było w czym wybierać, zresztą sami widzicie różne rodzaje. Mnie się podobają oczywiście te z wariegacją, bo są takie jaśniutkie, ożywiają wnętrze, aloesy. I na koniec jeszcze pokażę Wam taki szybki rzut na sukulenty w takich różowych osłonkach. One były też ostatnio, pamiętam. Niestety tam było trochę ciemno i wysoko. Ciężko mi było coś pokazać. Cena 49,99. Będzie troszeczkę tutaj też małych sukulencików. Znalazłam kilka Sansevierii. Jedna, która mi się podobała, ale już była tak wymęczona, że sobie darowałam. Tam, gdzie się będzie można dojrzeć również na filmie. No i to chyba z roślinek będzie, o, tutaj taki rzut jeszcze na całość, będzie chyba wszystko. Także zapraszam Was na kolejną część, tam będą osłonki, jakieś akcesoria roślinne. A dzisiaj co? A dzisiaj Wam już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego. Do zobaczenia. Pa!